Naszym gościem dzisiaj jest pan Jerzy Śliwa, prezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych i Domu Mediacji we Wrocławiu. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat mediacji i negocjacji. Jaka jest różnica? No, dość prosta, strukturalna, od tego by warto zacząć, czyli... Tu i tu chodzi o porozumienie. Niekoniecznie, absolutnie nie. W negocjacjach chodzi o skuteczność. W negocjacjach dwie osoby ze sobą rozmawiają. Jeżeli ja potrafiłbym i pani potrafiłaby, to prawdopodobnie dojdziemy do efektu, o który nam obydwojgu chodzi. Gorzej, gdy pani ma inny cel, ja mam inny cel. Pani używa innych środków, ja używam innych środków. Ale to jest relacja negocjacyjna. Natomiast relacja mediacyjna to wtedy, gdyby nam się nie udawało, a bylibyśmy w konflikcie i nikomu z nas by się nie opłacało, ani pani, ani mnie, aby ryzykować, że przegram. Wtedy uznaję, że mogę sobie nie poradzić, dlatego że pani mi nie ufa i dlatego potrzebuję mediatora, któremu być może pani zaufa i w ten sposób to, co uzgodnimy, zostanie zapisane i mediator będzie jakimś rodzajem gwarantu. Natomiast generalnie ludzie kochają ze sobą negocjować. Ja twierdzę, że w ogóle podjęcie takiej pracy jak pośrednik w obrocie nieruchomości albo zarządca, to przecież jest zdecydowanie negocjacyjna działka, bo taki zarządca ma bez przerwy kontakt z ludźmi, rozmawia z nimi. Owszem, ale czy pośrednik nie jest często mediatorem? Tak, w sytuacjach, kiedy ma już zaawansowane jakąś transakcję, to często pojawia się konflikt pomiędzy klientami, którzy chcą tą transakcję zawrzeć, prawda? A to małżeństwo, które chce coś kupić, a to jacyś udziałowcy, prawda, spółki, czy ktoś, kto wewnątrz tej spółki blokuje, chce blokować jakąś transakcję, wtedy rzeczywiście te umiejętności mediacyjne mogą się przydać. Dlatego na pewno warto podkreślić, że przy tym całym procesie kształcenia, podnoszenia kwalifikacji, umiejętność zarówno negocjacji, jak i mediacji okazuje się bardzo przydatna, tylko są różne. Inaczej trzeba się tego nastroić, w innych momentach się trzeba tego uczyć. Negocjacje są cudowne i przyjemne, trzeba je tylko rozdzielić, bo czym innym jest taka relacja prywatna, a czym innym jest relacja zawodowa. I jak się to rozumie, to też jest taka szansa, że tą relację zawodową przeniesioną na ludzi, którzy mają jakieś tam domowe swoje sprawy, kobieta, która płacze, mężczyzna, który jest bardzo taki zacietrzewiony, to on, rozumiejąc tą relację z kolei prywatną, jest w stanie użyć odpowiednich narzędzi, żeby ci ludzie jednak doszli do takich korzystnych dla siebie rozwiązań, ponieważ cel w mediacjach jest trwałe porozumienie, czyli cel w mediacjach, proces oparty na zaufaniu, w którym podstawowymi narzędziami są dość proste pytania, a za tymi pytaniami zrozumienie, jakich odpowiedzi oczekujemy. W negocjacjach natomiast, cóż, myślę, że bardzo dobrym zobrazowaniem tego jest pytanie dlaczego. W naszej przestrzeni publicznej używa się pytania dlaczego, na ogół robimy to w emocjach, prawda? Dlaczego wylałeś tą wodę? Dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś, prawda? Czyli takie pytanie, które ludzi denerwuje, bo to jest takie pytanie z wyrzutami. Natomiast pytanie, dlaczego jest używane i przez negocjatorów, i przez mediatorów, i tam mają znowu inne znaczenie. Jest absolutnie genialne pytanie dla negocjatorów. Dlaczego uważasz, że że mieszkanie, które chcę od ciebie kupić, jest tyle warte? To jest mniej więcej to. Zamiast mu powiedzieć, spadaj, nie kupię od ciebie, bo po prostu kwota, którą proponujesz, jest nie do przyjęcia. Mogłem powiedzieć, dlaczego uważasz, że to rozwiązanie przyjmę. W mediacjach natomiast pytanie, dlaczego poprzedzone jest pytaniem, co jest dla ciebie ważne. Bo w negocjacjach ja, chcąc z panią coś osiągnąć, przygotuję się raczej do tego spotkania i spróbuję się domyślić, co jest dla pani ważne. To fachowcy nazywają to profilowaniem. Sobie panią sprofiluję, spróbuję panią zrozumieć, a potem będę to ewentualnie potwierdzał lub zaprzeczał. Buduję sobie jakieś tam strategie. Tylko cały dowcip też polega na tym, że no niestety ja będę zdeterminowany zleceniem, który za moimi plecami dał mi mój zleceniodawca. Jeżeli miałbym być negocjatorem, bo być może on sam nie może z panią sobie poradzić, no bo nie ma tych umiejętności, może przeholował w czymś, coś złego powiedział, albo nie wie, jak panią przekonać do jakiegoś rozwiązania. I wtedy zatrudnia się tego negocjatora. Oprócz tego, czy on posiada narzędzia, czy jest przygotowany, to ważne jest to, że jest tą osobą trzecią, prawda? Czyli znowu nie ma tych emocji, którą ma ten człowiek, który coś z panią próbuje załatwić. No i nie ma też takiego ryzyka, że da się tak emocjonalnie wkręcić w jakieś niekorzystne dla siebie rozwiązania. Dlatego z tych negocjatorów się korzysta. Natomiast uważam, że generalnie ta grupa fachowców, która pomaga ludziom w różnych sytuacjach, różni doradcy, a wśród nich jak najbardziej zarządcy, pośrednicy, biegli rzeczoznawcy. Wszystko to są ludzie, którzy wbrew pozorom mają kontakt z ludźmi i ta twarda wiedza na temat rynku, twarda wiedza na temat, powiedziałbym, transakcji, na temat tych nieruchomości, gruntów i tak dalej jest niewystarczająca. Przydaje się ta praktyczna, która wiąże się z negocjacjami. Proszę mi powiedzieć, bo szkoli pan pośredników, zarządców. Jak pan ocenia umiejętności tej grupy zawodowej? No to jest ogromna przyjemność pracować z takimi ludźmi. to są ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach, o bardzo wysokim poziomie kultury, no i też dużej determinacji, dużym zdecydowaniu, aby osiągać swoje cele. To jest bardzo dobre. To jest taka rozpędzona, solidna lokomotywa, prawda? To jest taki solidny... Ktoś, kto na tym rynku nieruchomości przetrwał od czasu deregulacji, to już naprawdę jest dobry. I w związku z tym jest teraz pytanie, jak ta lokomotywa zachowuje się na różne nieoczekiwane dla niej sytuacje. Widać, że jest impregnowana na sytuacje polityczne. Widać, że generalnie w kompetencji, którą posiada, znajomości powiedzmy terenu, w którym działa, potrzebuje tylko i wyłącznie wiedzy na temat klientów. A to się chyba troszkę zmienia, bo nasza rzeczywistość społeczna powoduje, że troszkę jesteśmy inni. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze kilka lat temu rozmawiano o bezrobociu. Determinacja ludzi, ich motywacje związane z tym, że chcieli znaleźć pracę, były, powiedziałbym, powszechnie pewnym jakby obrazem innym trochę społeczeństwa. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Teraz nie ma bezrobocia, szuka się pracowników. Ale chyba właśnie ta cecha, czyli bycia elastycznym, jest bardzo potrzebna pośrednikom, czy ludziom w ogóle na rynku nieruchomości. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że w tej przestrzeni, bo pani też powiedziała, że podobną cechą dla negocjacji, mediacji jest porozumienie. No niekoniecznie, dlatego że są sytuacje, w której trzeba, no cóż, powstaje jakaś kryzysowa sytuacja, coś podlega wyburzeniu, jest jakiś, nie wiem, taki problem w obrocie nieruchomości, jakiś konflikt, w którym naprawdę nie chodzi o to, żeby zawrzeć porozumienie, tylko żeby nie dać się wykorzystać, prawda? A jeszcze jak wchodzą w to różnego typu reguły prawne, gdy ktoś próbuje nas wciągnąć w jakiś konflikt, to tutaj raczej chodzi o to, żeby się przed nim obronić, a nie żeby dążyć za wszelką cenę do porozumienia. Czyli generalnie można podwyższyć swoje kwalifikacje w tym zakresie, czyli mówię o negocjacjach, mediacjach, poprzez takie ćwiczenia. To jest absolutnie według mnie pasjonujące. Wie pani, ludzie kochają ze sobą grać, a przedsiębiorczość też polega przecież na tym, żeby osiągać skutecznie swoje cele. Trudno mieć do kogokolwiek pretensje, że szuka różnych strategii postępowania. A nawet jakbyśmy oceniali negatywnie na przykład wojenne strategie, to na pewno jeśli chodzi o gry, jakbyśmy weszli w sedno, to tak naprawdę wszyscy kochamy takie gry. Kochamy gry słowne, kochamy słuchać ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, którzy używają metafor, którzy uruchamiają nasze emocje, wyciskają łzy, prawda? Kochamy ludzi, którzy w ogóle mają coś merytorycznie do powiedzenia. I też nie jest wcale tak, że my nie lubimy z ludźmi grać, jak najbardziej. Czasami nawet lubimy przegrywać. Naprawdę? Kiedy? Jeżeli dany klient jest dla nas strategiczny i chodzi o to, aby jego pozytywna opinia przełożyła się na akceptację dla określonej formy aktywności, to może nawet przegrana z nim przyniesie nam pozytywny skutek. Bo jego radość z tego, że osiągnął jakiś swój cel, a jednak też ma do czynienia z człowiekiem, który się zna na swojej pracy, to naprawdę sukces nie jest... Znaczy, trzeba potrafić zbudować strategię, w której tak naprawdę ten sukces będzie gdzieś tam daleko. Bardzo często jest tak, że trzeba sobie etapowo, no trzeba jakąś zgodzić się na to, że jakąś małą bitwę przegramy po to, żeby było całe pełne zwycięstwo. Albo idziemy strategią Tadeusza Kościuszki, żeby trzeba poświęcić wiele, żeby uratować wszystko, bo są też i takie strategie, w których uczestniczymy. Natomiast oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy byli strategiami, którzy potrafią pracować na synergii, motywowania ludzi, budowania z nimi dobrych relacji, opartych na zrozumieniu, na szacunku, na podmiotowym traktowaniu. Jestem przekonany, że to daje właśnie bardzo dużo satysfakcji. Ja nawet powiem więcej, wydaje mi się, że to jest elementem komfortu naszego życia. Jest wiele fraz, które mówią o tym, że jeżeli wykonujemy właśnie taką pracę, która nas interesuje, to jakby w całości jesteśmy ludźmi pozytywnymi, a to z kolei powoduje, że ludzie do nas przychodzą, bo potrafimy się radośnie uśmiechać, pogodnie podchodzić do problemów, a nie generujemy od razu przekonania, że to jest trudne, tego się nie da załatwić. Oczywiście. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.